Dzień dobry, dzień dobry. Witam o poranku z nadmaczy, już trochę z biura, bo jest 11 i my niedawno wygrzebałyśmy się z łóżka i właśnie o tym napoju będzie dzisiaj vlogmas. Proszę Państwa, godzina 12, kuchnia wydała śniadanie i zrobiłam jaglankę na mleku kokosowym z kompotem z jabłuszek i winogronek, z prażonymi wiórkami kokosowymi, masłem orzechowym i orzechami włoskimi. I tyle. Na dobry początek pobytu w Polsce wspieramy gastro, także idę sobie z lunchikiem z Wegandy. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, dlaczego przestałam pić kawę i dlaczego wybieram matcha. Także troszkę będzie o tym, co jest w matchu wartościowego, a dlaczego z kawą od rana warto zerwać, ale póki co się zawstydziłam. No na to, że o 15.30 będzie ciemno, nie byłam gotowa. No, ale jara mnie mój pokeball. Uwaga, straciłam totalnie poczucie czasu. Jest już godzina prawie 5. Ja mam za 40 minut pociąg do Łodzi, ponieważ jadę zaskoczyć moją rodzinę. Myślą, że będę dopiero we wtorek na święta, a ja przyjadę już dzisiaj, więc mówię tak poważnie, ale jestem mega przejęta. To się mówię takim dziwnym tonem, bo jestem trochę zestresowana, bo oni nie wiedzą, co się dzieje. W każdym razie, teraz jeszcze na chwilę usiądę i powiem Wam o tej maczce. Jeżeli słuchaliście mojego podcastu, chyba 118, o dobrych nawykach, które wprowadziłam w tym roku, to wiecie, że przestałam pić kawę rano. Zacznijmy od tego, jak do tego doszło. W ogóle mam zadyszkę, dlatego że po prostu chodzę już cała taka, bo miałam przejść się na dworzec, stwierdziłam, że nie zdążę, więc jednak jadę Uberem. W każdym razie, dowiedziałam się z różnych źródeł, że picie kawy na czczo nie jest okej, ponieważ po prostu nasz organizm przechodzi taki mikroszok. I na samym początku dodam, że ogólnie uważam, że zgodnie z moim researchem kawa jest zdrowa. Jest bardzo wiele badań, dowodów na to, że kawa jest czymś dobrym dla naszego organizmu. W większości przypadków, to oczywiście jest wszystko, mimo wszystko kwestia indywidualna. Napiszę Wam to po prostu w opisie. Teraz odzywa się do Was Karo z przyszłości, jednak Wam to przeczytam. Kawa zawiera antyoksydanty, może zapobiegać chorobom układu krążenia i chorobom nowotworowym. Wspiera naszą wątrobę, zawiera witaminę B12, B3, B5, mangan, potas, wspiera spalanie tłuszczu, czyli ma dobry wpływ na nasz metabolizm, wpływa pozytywnie na różne funkcje mózgu, pamięć, energię, reaktywność, lepiej wpływa na nasz performance sportowy, obniża ryzyko cukrzycy typu drugiego, obniża ryzyko demencji, choroby Alzheimera, Parkinsona ponoć również. Jest mnóstwo zalet picia kawy, ale wiele osób, które są dla mnie autorytetami, zaleca nie picie kawy na czczo. Nie jestem specjalistą, ale ja rozumiem to tak, że powoduje ona nadmierne wydzielanie kwasu żołądkowego, co powoduje, że możemy mieć refluks, że możemy mieć też problemy z przyswajaniem związków substancji odżywczych z jedzenia, które potem przyjmujemy. Co więcej, ona też hamuje apetyt, co sprawia, że wydaje nam się, że nie jesteśmy głodni, a potem mamy na przykład atak głodu, może powodować też zmiany nastrojów, stany lękowe. Oczywiście, tak jak mówię, to jest sytuacja, kwestia bardzo indywidualna, ale ja bardzo nie chciałam pić tej kawy od rana. I u mnie było tak, że zrobiłam sobie taki detoks warzywny przez kilka dni i nie piłam kawy, no bo kawa nie jest warzywem. W związku z tym, kiedy wychodziłam z tego detoksu, żeby właśnie nie zszokować organizmu, stwierdziłam, dobra, to zrobię sobie matchę na zastępstwo. I ona mi bardzo posmakowała. I kolejnego dnia, kiedy mogłam już sobie wprowadzić kawę, stwierdziłam, że nie mam na nią ochoty. I na samą myśl o kawie miałam takie uczucie, jakby rzeczywiście jakby miała dostać jakieś zgagi, chociaż nie jest to jakaś częsta moja przypadłość. Nie wiem, na ile sobie to wkręciłam, na ile nie, ale nie miałam na nią ochoty. Raz sobie zrobiłam kawę, wypiłam dwa łyki i stwierdziłam, nie, to nie to. Potem zdarzyło mi się, ale nigdy od rana, tylko w trakcie dnia. Potem zdarzyło mi się dwa razy iść do kawiarni, z czego raz było spoko, a przy kolejnym dniu rzeczywiście czułam po prostu, że serce mi wali i że troszeczkę wchodzę w taki stan rozedrgania, co nie jest normalne. I powiem szczerze, po prostu odechciało mi się pić tej kawy. Jakby ja
na początku, kiedy myślałam o tym, że miałabym przestać pić kawę, nie umiałam sobie tego wyobrazić. Co więcej, wielokrotnie na wakacjach, kiedy okazywało się, że na przykład nie ma kawy, to ja wpadałam w szał, w sensie byłam przerażona i zawsze ogarniałam to tak, żeby zorganizować sobie tę kawę, więc to było dziwne. I to, co dostrzegłam z perspektywy czasu, słuchajcie, to to, że kawa miała ogromny wpływ na moje wahania nastroju. Teraz, kiedy nie piję kawy, nie polegam na niej, jeśli chodzi o dobry początek dnia. Czyli ja, nawet nie chodzi o to, że kawa rano polepszała mi humor, tylko ona mi go nie psuła. Ja byłam na takim poziomie, piłam kawę i wtedy było okej. Okay. Tak? To nie było tak, że było spoko, to było super, tylko po prostu bez tej kawy ja byłam poddenerwowana, zła, smutna, byłam od niej po prostu uzależniona. Co więcej, kiedy napiłam się kawy właśnie w trakcie dnia, kiedy już teraz nie piję oficjalnie kawy na co dzień, od razu poprawiał mi się humor i pomyślałam sobie wtedy, wow, kawa to naprawdę jest narkotyk, bo po prostu w przeciągu chwili miałam ochotę skakać, tańczyć, no bo dostawałam dopaminę do mózgu, tak jakby jest to prosta chemia i biologia. Także to jest kolejna rzecz. Słuchajcie, czy coś jeszcze? Zdarza mi się wypić kawę, zdarzyło mi się nawet wypić kawę rano, może niekoniecznie na pusty żołądek, bardziej do śniadania. Wtedy, kiedy miałam na nią ochotę, tak miałam na Teneryfie, że dwa dni z rzędu napiłam się z Justyną kawy, a potem na samą myśl o niej kolejnego dnia miałam takie nie. Także parę razy na tym wyjeździe rzeczywiście taka południowa kawka wjechała, ale zupełnie miałam do niej inny stosunek. I tak jak mówię, to, że polegałam na kawie, jeśli chodzi o to, żeby mój dzień się dobrze zaczął, to jest troszeczkę przerażające. Teraz wiem, że zabierzesz mi kawę, zabierzesz mi matcha, to jest okej. Okay. Jakby nie determinuje to mojego nastroju. I właśnie to, że pijąc kawę rzeczywiście miałam takie spadki energii, a teraz mniej więcej mam podobny poziom energii i podobny nastrój przez cały dzień. Mam wrażenie, że od tych kilku miesięcy, bo to już będzie, no, prawie 3 miesiące, mój stan w ciągu dnia jest zdecydowanie bardziej taki zbalansowany, uśredniony i te nastroje się nie wahają. A jeśli chodzi o to, dlaczego matcha, bo w ogóle to jest super ważne, matcha zawiera wszystkie te pozytywne wartości, co kawa praktycznie, czyli też poprawia naszą koncentrację, wspiera naszą pamięć, zawiera dużo antyoksydantów, ale nie ma tych negatywnych, czyli nie podnosi nam gwałtownie tej energii, tylko to uwalnianie energii jest powolne. Właśnie kawa też sprawia, że my wydzielamy więcej serotoniny i możemy szybko jakby pozbyć się zapasów serotoniny, czyli hormonu szczęścia, przez co potem mamy właśnie spadki formy, spadki nastroju. Ja chyba, słuchajcie, zaraz do Was wrócę. Dobra, przyniosłam sobie ściągę i Wam to po prostu przeczytam. Tak, więc matcha zawiera antyoksydanty, wpływa pozytywnie na nasz metabolizm, wpływa dobrze na nasz nastrój, ale poprawia też koncentrację i uspokaja. Zawiera błonnik, zawiera chlorofil, witaminę C, selen, chrom, cynk i magnez, z czego kawa magnez wypukuje. Obniża cholesterol i poziom cukru we krwi i ma właściwości antyrakowe. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o moje matchowe historie. Polecam całym sercem, matcha jest zdrowa, matcha jest pyszna i matcha zastąpiła kawę osobie, która sobie życia bez kawy rano nie wyobrażała. Jestem ciekawa, jak to wyglądało u Was. Dajcie znać, czy też odstawiliście kawę, czy w ogóle pijecie kawę, czy zastanawiacie się nad tym, czy może właśnie myślicie, że to Wam się nigdy nie uda, tak jak ja myślałam. I co sądzicie o tym, że ta kawa na pusty żołądek może nie być najlepszym pomysłem? Bo wiem, że zdania są podzielone, ale no mówię, ja ufam jakimś tam swoim ekspertom, ale pozwalam wszystkim decydować samemu, więc nie demonizuję kawy, uważam, że kawa jest super. Nie dla każdego i nie o każdej porze dnia, ale ważne, że my się czujemy dobrze i nam to służy i tyle. A teraz słuchajcie, lecę na dworzec zaskoczyć moją rodzinkę!